codziennie przypominaj sobie, po co to robisz, bo to nada sens twoim wyrzeczeniom. Człowiek potrzebuje sensu, żeby przetrwać długoterminowe różnego rodzaju trudności i niewygody. Pamiętajmy, po co to robimy. Robimy to po to, żeby... Po to, że każdego dnia izolując się, my zmniejszamy wszyscy wspólnie ryzyko coraz szybszego i większego rozprzestrzeniania się wirusa. No dobrze, ale na jak długo starczy ta mantra? Lepiej jest przyjąć dla siebie perspektywę długoterminową niż krótkoterminową. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pomyślimy zbyt optymistycznie, inaczej, jeśli pomyślimy długoterminowo, że to będzie trwało chwilę, to wówczas, jeśli skończy się wcześniej, to odczujemy tylko radość i ulgę. Natomiast jeśli zbyt optymistycznie przyjmiemy, że to jest tylko chwilowe, że to tylko będzie trwało niedługo i będziemy czekać, aż się skończy, to wówczas, kiedy, a jest to możliwe, ten okres niewygód i ograniczeń zostanie przedłużony, to się zetkniemy z własną złością, frustracją, niecierpliwością, irytacją i to absolutnie utrudni nam wówczas zaadaptowanie się do tej sytuacji. Ale to już w trzecim tygodniu dochodzi do takiej frustracji, o której powiedziałaś. No więc? No, ja to nazywam dla wielu z nas takim syndromem łodzi podwodnej, w tym sensie, że jesteśmy w ileś osób na ograniczonej przestrzeni z różnymi potrzebami i jest kilka takich wskazówek takiego absolutnego BHP przebywania w takich okolicznościach. Po pierwsze, zachowa jakąś strukturę dnia. Po drugie, bardzo ważne, każdy będzie potrzebował minimum prywatności. Twórzmy takie enklawy prywatności w naszych mieszkaniach i domach. Udostępniajmy je sobie wzajemnie. To jest absolutnie konieczne. I ostatnie, rutyna. Twórz rutynę codziennego dnia, ćwiczeń, posiłków, pracy, nauki. Rutyna, co udowodniono wielokrotnie, pomaga przetrwać, zachować kondycję fizyczną i psychiczną w takim długim okresie niedogodności. Pamiętam, jak opowiadałaś mi, przygotowując się do tego programu, że to jest idealny przypadek człowieka w kosmosie.